16 stycznia 1941 roku w Krakowie urodziła się Ewa Maria Demarczyk. Zmarła 14 sierpnia 2020 roku w Krakowie. Była polską piosenkarką wykonującą utwory z nurtu poezji śpiewanej. W latach 1962-1972 była związana z kabaretem Piwnica pod waranami. Uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej, ceniona była za ekspresję niebywałą osobowość stadową oraz wybitne zdolności interpretacyjne, wielokrotnie nagradzane za swoje wykonania. Stępowała z powodzeniem na całym świecie, m.in. w Austrii, Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Kubie i Brazylii.